Hej, jestem Zbirbom i chciałem was serdecznie powitać w 10. odcinku naszej gry Yemenem, a wcześniej Rasydami w Europe Universalis 4 z Cradle of Civilization, gdzie naszym celem jest ochrona tajemnicy produkcji kawy przed Europejczykami. Tak czy siak mamy 16 marca 1528 roku. I jesteśmy teraz w trakcie wojny z Etiopią. W końcu postanowiłem się ruszyć i pociągnąć za spust tutaj przeciwko Etiopczykom. Tutaj niestety moją galerę przechwycili, straciliśmy galerę, no niestety bywa. Tutaj widzę, że będą próbować... Tutaj powinniśmy mimo wszystko pokonać naszych przeciwników. Bez problemu. No i dobra, teraz popatrzmy też, jaki jest stosunek naszych zapas manpowera, znaczy rezerw ludzkich. Rezerwy ludzkie nasze jeszcze są, ale cały czas topnieją. Każda taka próba z ich strony, zwłaszcza jak się będą tutaj wynajmować najemników, a całkiem możliwe, że będą wynajmować najemników, ponieważ ich stać. Mają tutaj przecież kopalnie złota. Etiopia jest dosyć bogata, tutaj mamy w Damot kopalnie złota choćby. A ja wolę tutaj unikać na razie stosowania oddziałów najemnych. Tutaj spróbowałbym pójść do Janjiro. No i zobaczmy, w tym momencie mamy jeszcze 7 tysięcy żołnierzy w rezerwach w zapasie. Tutaj być może będą próbować ją oblegać, jednak nie. Tutaj zwyciężyliśmy, nic nie zdobyliśmy, żadnych okrętów niestety. Tutaj widzę, że próbują odbić prowincję. Ja bym chętnie wyrzucił NRE przede wszystkim z tej wojny. No ale to może się nie udać. Tutaj mamy zwycięstwo. Tutaj będą próbować odbijać prowincję. Proszę was bardzo, tutaj mamy Makurię. Z Makurii ja bym chętnie wziął przede wszystkim Halaib. Tutaj wybrzeże, chociaż to będzie oznaczać też, że będę miał bezpośrednio miałbym do czynienia z Mamelukami, a może na razie byśmy woleli jednak uniknąć kontaktu bezpośredniego z Mamelukami. To też jest jakiś pomysł. Tutaj możemy tak, kontynuować jedno oblężenie. Tutaj jest, z kolei są Highlands. A to spryciarze. Ale mamy już 83% tak naprawdę, więc moglibyśmy równie dobrze. Przede wszystkim tak, ta dziura to jest ten priorytet. Chcę też wziąć jak możliwie jak najwięcej prowincji z węzła adeńskiego. Angot, Ausa, Mora, Harer. Tutaj jeszcze bym wziął w ten oto sposób. Tutaj mamy jakieś do czynienia z jakimś państewkiem. Ja bym chyba sobie po prostu coś takiego wziął. Poprosił o gotówki, ile wlezie. No i będziemy mieli w takim razie spacyfikowaną Etiopię. Dobra. I przede wszystkim, co najważniejsze, w tym momencie mamy bezpośrednio dostęp do NRI. A, NRA to i tak jest sojusznik, przecież raz Etiopię zapomniało, przecież tu zostali ci. No tak czy siak, tutaj będziemy chcieli zmniejszyć sobie War Exhaustion. Te prowincje niestety są dosyć drogie. I teraz tak, możemy zaryzykować jeden wariant. Bierzemy, czekamy jeszcze parę miesięcy. I chyba tak też zrobimy. Tutaj wyjątkowo po prostu może nie jest to najlepsze dla naszego państwa. Ale tutaj wezmę najpierw... A, jesteśmy teraz przecież tak w wojnie. Dobra, zapłaćmy gotówkę. Ja przede wszystkim będę chciał na ten moment... No weź, podpisz ten traktat pokojowy. Bo ostatnie, czego mi potrzeba, to jest naprawdę
Posiadać Comfort Peace. Dobra, tak czy tutaj będziemy na razie wysyłać dalej roszczenia do jakiejś prowincji. Czy tu macie jakieś bogate? Szewa jest w miarę bogata. No i reszty już nie mam na razie punktów siatki szpiegowskiej. W każdym razie, co chcę wziąć? Chcę wziąć adaptability z idei administracyjnych i potem dzięki temu zacząć taniej kurować. Owszem, no przez to będziemy przez dłuższy czas mieli drobne problemy, no ale bywa i tak. Cena wełny spadła, cena sukna wzrosła, nie wiem jak to jest u nas z tymi dobrami. Wełnę mamy w całej jednej prowincji, podczas gdy sukno mamy w całych dwóch prowincjach, więc tak no, nie najgorzej to wyszło. Tak czy jak teraz mamy możliwość wysyłania kolejnych misjonarzy, no to w takim razie wyślijmy sobie tutaj do Degebaur. Skoro i tak tutaj na razie nie będziemy korować, no to możemy zacząć przynajmniej nawracać. Mogłem zacząć dalej proces szkolenia żołnierzy, no ale tutaj na razie. Ale chociaż w sumie, biorąc pod uwagę, że mamy czas, to dlaczego by nie? Czyli tak, kirwańscy separatyści sobie poszli. Bierzemy adaptability. I w takim razie od tego momentu możemy zacząć proces kurowania prowincji. Jest to tańsze i tego się będziemy trzymać. O matko. No tak, bo wy tutaj nie kontrolujecie fortów. Dobra, to tak czy siak robimy to w ten sposób. Po prostu bierzemy sobie... mogłem teoretycznie tutaj wziąć moje transportowce i przyblokować tu jedyny wasz port. I wtedy może wyciągniemy coś z tego. Z tej wojny. Tutaj dorzucimy, musimy mieć kolejnego dowódcę. Czy mamy dowódcy możliwość powołania? Mamy możliwość powołania dowódcy, więc bierzemy Ali Shamas. Bywało gorzej. O, nawet nie trzeba było. Muszasza nam wisi przysługę, fajnie. Transportowcy mogą wrócić. Będziemy musieli też zacząć pomyśleć o jakiejś przede wszystkim... Dobra, tutaj wycofajmy embargo. Będziemy musieli pomyśleć o jakiejś flocie bojowej. Ponieważ mamy same lekkie statki handlowe i transportowce, a nie mamy żadnych, ale to żadnych statków czy galer, czy dużych statków. A tutaj się może o dziwo nam przydać, jak będziemy chcieli uderzyć na Antemoro. O, już moglibyśmy nawet uderzyć na was. No wam niestety będą chcieli Mamelukowie pomóc. Zobaczmy, kto może być dla nas rywalem. Oczywiście Vijayanagar. No nie będą ci Mamelukowie w takim razie nieszczęśni. Chociaż wolałbym... Zobaczmy, czy wy byście chcieli być moim sojusznikiem? No nie bardzo. Zobaczmy, jak tam z tym Ardabilem. No jesteś troszeczkę za daleko. Tutaj będę musiał w końcu pomyśleć, a wy macie coś z Mamelukami, wy nie macie, wy za to macie z Adżamem. Khorasan, Najd. Tak czy siak, jak zbudujemy flotę bojową, to moglibyśmy być może tutaj jakoś sensownie sobie powalczyć z Hormozem, no ale na razie i tak musimy odzyskać manpower, skorować prowincje i takie tam rzeczy. Co nie zmienia faktu, że możemy zainwestować w Damar 016, 013. W jakieś meczety. Zobaczmy, czy mamy coś od workshopów. 0.14 i 0.14. Dobra. To zaczynamy kurować od najdroższej prowincji. Pierwsza jest już rozpoczęty proces kurowania, czyli Harer. Czyli tutaj. I mamy następcę, który jest o matko. Kolejny w kolejce do wyrzucenia przez burtę. Dobra, zaraz będziemy mieli kolejny. Na szczęście bardzo szybko zdobywamy teraz punkty administracyjne. No,
No, kolejny miesiąc, dobra, ustawmy sobie czwóreczkę. No i dobra, czyli w takim razie powoli to nam overextension będzie schodzić. Poczekamy jeszcze miesiąc. Będziemy mieli 31. No nie 31, tylko 30. Dobra. A, bo tutaj mamy roszczenia, okej. Okay. Tak się zastanawiam, dlaczego to są tańsze, mimo takiego samego tego. Ale... A, bywa i tak. Dobra, teraz popatrzmy sobie... A, tutaj nawracamy, co ja się tak głupio zastanawiam. Możemy stracić profesjonalizm, albo możemy dostać profesjonalizm. Dobra, tutaj zdecydowanie wolę stracić ten profesjonalizm. Nie jest duża strata profesjonalizmu i mamy nową erę. Co oznacza, że mamy tylko jeden niestety spełniony i nie... Aha, a no tak, żebyśmy mieli ten spełniony objective, to musielibyśmy kontrolować całą naszą kulturę, która jest, uwaga, to jest to wszystko. I musielibyśmy kontrolować całą Turcję, cały Egipt i tak dalej. Raczej to się nie znosi na najbliższych dniach. O, niestety nam odkrywca postanowił zemrzeć. Szkoda. Tutaj będziemy mieli zaraz nową technologię. Weźmiemy sobie technologię. Więc będziemy mogli zacząć w końcu też szpiegować z technologią. I kogo my tu mamy? Osmanie, sojusznik, bardzo fajnie. Francja, Moskwa, Tunezja i Jemen. Swoją drogą jesteśmy siódmą potęgą na świecie, więc nie jesteśmy też tacy, że tak powiem, w kij dmuchał. Weźmiemy sobie oczywiście swój mariaż, proszę was bardzo, moglibyśmy nawet zaprosić... Nie, chyba was nie mogę zaprosić. A tak, musiałbym mieć... a to jest bez sensu, bo to... Płacę 50 punktów administracyjnych, żeby na 20 lat mieć 5% tańszą technologię, czyli... W teorii mogłoby to się opłacić, ale to jest bardzo tak w teorii. Czyli tak, Ajam i Dawasir. Bez Khorasanu. Dobra, czas rozpocząć proces budowy siatki szpiegowskiej na Hormuz. Zacznijmy budować więcej meczetów. Etiopscy separatyści, no niestety. Tutaj korujemy sobie kolejną prowincję. No dobra, tutaj w takim razie proces szkolenia zakończ. Jaka to jest w ogóle Amhara, Sidama? Ach, to jest tyle tych różnych kultur. To jest dla nas straszne, bo przez to będzie... No, proces nawracania będzie tutaj długi, powolny. Tutaj w Sidama niestety. Ach. Dobra. A wy zaś zacznijcie się udawać na północ. Jak dobrze pójdzie. A teraz Khorasan przyjdzie, Ajam przyjdzie, a Dawasir nie przyjdzie. Chciałem ten Dawasir tutaj spuścić łomot. Dobra, Sidamo jest odzyskane. Z kim wojujecie? W sumie to nieważne. Dobra, no to nawracamy kolejne prowincje.
Koptyjscy fanatycy w Degebaur. Tutaj mamy bardzo wysoki, niestety. No tak, bo to nie jest state. Mombasa w ogóle. Mombasa. Gdzie jest Mombasa? Tu jest Mombasa. W ogóle, czy to jest wszystko? To nie jest w tym, w stajecie. Znaczy w kompanii handlowej. O, patrzcie, patrzcie, jaki się delikwent znalazł. No dobra. Tutaj widzę, że wrzucają na mnie embargo Vijayanagar. To w takim razie czas jest wysłać na was embargo. Dobra, czyli wszyscy trzej ci przyjdą na pomoc. Ajam, Khorasan i Dawasir. Dobra, i teraz pytanie jest takie. To jest w ogóle co? Ogaden, czyli Dawaro, Degebaur, Avder i Ogaden. Te prowincje będę chciał prędzej czy później przecież skolonizować pewnie. Więc w sumie was mógłbym tutaj nawet ustatewić, albo przynajmniej na chwilkę, żeby zwiększyć tutaj autonomię. Koptyjscy fanatycy, no... Oj, możemy wziąć technologię kolejną, dziękuję bardzo. Dobra, bierzemy w końcu sobie claim na... Maskat, patrzcie. Dobra, ja poczekam sobie do początku przyszłego miesiąca. Zmowolowany. Bardzo dobrze. O, Ajam wam nie pomoże teraz. To jest nawet lepiej. Hop. Jak dobrze pójdzie, wy dotrzecie... jest. Dobra, dotrzemy pod koniec miesiąca, czyli będziemy mieli fort zdobyty za darmo. Możemy nawet wezwać tutaj sojusznika, tylko pytanie jest, czy jest sens, czy jest potrzeba. Tak czy jak tutaj, ja mam dosyć dużą przewagę nad wami. Może nie w kwestii jakości dowódcy 0150. Teraz pomyślmy, co tu chcemy zrobić. Na pewno będę chciał się cofnąć tutaj. Zaleta też jest taka, że okej, teraz tutaj ja będę mógł spróbuję zaatakować na armię Dawasiru. Ja się wycofam. Owszem, podnieśliśmy straty. Tylko kwestia jest taka, że dzięki temu zyskałem to, że ten fort tutaj, jak dobrze pójdzie... Za ten... W każdym razie tutaj w Dawasir za niedługo dostanie wyciski, to się liczy. Teraz pomyślmy tak. Możemy zwiększyć... A dobra, stracimy tą stabilność. Bo ja tutaj od Dawasiru nie będę chciał dużo... Co? Jak to? Przecież to... Ups. Dobra, to nie było moje najszczęśliwsze. Okej, wycofać się. Oj, moja flota. Widzę, że tutaj dostaję troszeczkę wycisku. Przynajmniej punkty dyplomatyczne. Dobra, to w takim razie tutaj będę musiał wami
siedzieć. I teraz tak, wy tutaj jesteście spory wycisk. To by oznaczało koalicję Kirwy, Etiopii, NRA, czyli nikogo ważnego. Możemy zrobić to tak. Wy pójdziecie tutaj, wy pójdziecie tutaj. Mogę cały czas jeszcze wezwać przecież... Muszaszę. Antyklerykalizm. Co chcemy zrobić z antyklerykalizmem? Pytanie jest następujące. Dobra, kolejna prowincja upadła. Tutaj spróbuję dopaść tych delikwentów, chociaż... Okej, czyli ja zostałem zaatakowany w górach. Powinienem tutaj... No niestety... No było dosyć blisko, powiedzmy. Nazwijmy to tak. W każdym razie najważniejsze, że Dawasir zaraz będzie wyrzucony z tej wojny. Też ci każe anulować sojusz z Mamelukami. I dawaj gotóweczkę. I dawaj reparacyjki. O, dobra, bez paru dukatów. Okej. Okay. No dobra. No dobra, no to w takim razie mając was z głowy... teraz już zostanie mi tylko Khorasan i Hormuz, ale teraz ja będę miał przewagę w kwestii militarnej. Teraz tak, pytanie, oczywiście będziemy tutaj chcieli do Cape się zdesantować. Kolejny będzie do Swellendam, żeby tutaj przede wszystkim... Zdecydowanie będę musiał zainwestować w flotę wojskową. Czy militarną? No dobra. Serio? Nabudować mi kogi. No dobra, to teraz będziemy tutaj odzyskiwać, ponownie przepychać przeciwników na wschód. Znaczy najbardziej mnie denerwuje to jest to, że jest spora szansa, że oni po prostu potem będą przychodzić z północy. No to nic nie poradzę. Harar. Niepodległość dla Harar, czyli tutaj. To są separatyści Harar. Dobra, zwiększę wam autonomię. I miejmy nadzieję, że tutaj nie dojdzie do wybuchu buntu. No oczywiście. Dobra, teraz możemy nawracać kolejną prowincję, to będzie Graf Reinet, czyli ta kolonia na południu. No i co jest? No, zgaduję, że teraz będziecie zawracać w tą stronę, dobra. No, no oczywiście. Jak teraz pójdę za to w tą stronę, to pójdę na zachód, no oczywiście. O ile to z punktu widzenia, gdyby nie patrzeć strategicznego, to sztuczna inteligencja to robi dobrze, no bo jakbym ja grał, to pewnie bym też, mając mniejsze siły, starał się tutaj szachować przeciwnika. Znaczy, w sensie, że mam lokalnie jedną armię jakby silniejszą, ale przeciwko dwóm armiom byłbym słabszy, to pewnie bym starał się szachować przeciwnika w ten oto sposób. No ale dobra, teraz pójdziemy sobie na Maskat i przede wszystkim zdobyć War Goal.
No i tyle widzieli mój manpower potężny. Weźmy sobie. Teraz pytanie jest takie. Kolejna technologia jest 10 lat, więc tutaj się nie spieszmy. Możemy wziąć technologię administracyjną, ale tutaj będę chciał wziąć od Hormozu tyle, ile się da. Tutaj poproszę o stratę stabilności, bo oczywiście. Ile mnie kosztuje podniesienie stabilności? A co, nie tak dużo. Czy chcę tutaj robić ten wyłom? To jest dobre pytanie. Możemy poczekać z tym wyłomem. Kto wam, kurczę, kazał? No nie wiem, czasami naprawdę moja flota zachowuje się, jakby była bandą kretynów. Tutaj dorzućmy sobie jedną barkę. I tutaj też będą te cztery, teraz już karawele. Teraz pójdziemy sobie tutaj na wybrzeże, żeby nie mieć niepotrzebnie attrition. Czy wy macie z kimś jeszcze wojnę? Nie, nie macie. Tyle dobrego. Znaczy dobrego albo niedobrego. I teraz jest pytanie, Osmanie spuszczają łomot mamelukom. W sumie się może można powiedzieć, że tego spodziewałem. O dziwo, nawet odzyskujemy manpower. No i tak. przede wszystkim Khorasan. Ty nie chcesz być w wojnie. O, i bardzo dobrze. Ja żegnam Khorasan. Separatyści Ausa. W Ausa tutaj mamy. Czy możemy to ustate'owić? Ależ możemy cały state zrobić state'em. Gratuluję. I ja to wszystko sobie pozwiększę autonomię. I odstate'owujemy natychmiastowo. Jak dobrze pójdzie, uda się uniknąć buntu. Tymi 20 tysiącami po prostu tam sobie staniemy w Ausie. W sumie już możemy teraz. Siły Hormozu są 18 tysięcy. Mamy przewagę technologiczną, to dosyć sporą. Nasz imam ma lepszą flotę, bardzo fajnie. No i tutaj mamy. No, ile wy możecie się nawracać z tego fetyszu? Nguni. A, no tak, bo to nie jest moja kultura. Okej, tak czy siak, Maskat jest zdobyte. Tutaj pójdę sobie do Ibry. Żegnamy Hormuz jako armię, jako państwo, jako cokolwiek. Nie będzie stack wipe'u. Ale i będzie stack wipe. Teraz idziemy na Suchar. Suchar tygodnia. Straciliśmy gdzieś roszczenia, tylko nie wiem gdzie dokładnie. Na was mam roszczenia? Mam. Marokowie tobie pomogą, mimo że dostali taki wycisk? Ha. No dobra, no to teraz w takim razie kolejna prowincja to będzie Dawasir. Czyli tutaj. Okupujemy Suchar. Teraz będzie Kawasim. Tutaj musiałbym jakoś przejść na drugą stronę. I teraz tak, możemy przesunąć się w kierunku legalizmu i dostaniemy zmniejszone niepokoje, albo w kierunku mistycyzmu. Mniejsze podatki. Ogólnie rzecz biorąc, kwestią finansową to jest u nas całkiem nieźle. Sobie radzimy. Nie będę oszukiwał. Z drugiej strony, ten zmniejszony niepokój byłby naprawdę przyjemną rzeczą. Też nie będę oszukiwał. Przy okazji, ciebie będzie trzeba wydziedziczyć.
Tutaj to mogę zrobić, tutaj mogę poprosić o gotówkę, tutaj mogę to... tutaj tych się nie potrzeba. No i pytanie, czy chcemy obniżyć wpływy z podatków? A, no niech będzie. Będziemy dobrym władcą. Dzięki temu tutaj już na przykład ci separatyści Ausa nie są problemem. Mamy jeszcze koptyjskich. Serio? Dobra, w ogóle tak, zobaczmy. Masira będziemy mogli wziąć, Maskat. Koalicja będzie jakaś tam. Ja bym sobie na razie wziął może coś takiego. Albo jeszcze lepiej. Tego nie mogę wziąć tak czy siak, ale wziąłbym sobie... O, tu tutaj wybrzeże. Tyle gotówki, ile się da. Nie ma tego dużo, ale zawsze coś. Misja w końcu po raz pierwszy spełniona od dłuższego czasu. Możemy oczywiście wziąć ideę militarną. Czy będziemy mieli tańsze pułki, co jednocześnie będzie oznaczało tańsze ich utrzymanie. Co mi się bardzo podoba, mi lajki. Możemy oczywiście od razu przystąpić do procesu korowania. Możemy wziąć technologię administracyjną. Kolejna idea administracyjna nie jest aż tak ważna. Będzie kolejny fort. No i dobra. No i w takim razie wy tutaj sobie zastaniecie, żeby w razie czego tutaj ogarnąć jakiekolwiek bunty. To jest fajna prowincja. Z klejnotami. No i to będzie tutaj smaczne. Tak czy siak, ja będę się z wami żegnał z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. A tymczasem do zobaczenia następnym razem. Hej!